10 lat. Od 8 lat? Miesiąc. Od września 2009 roku. Ponad rok. 3 dni. Pół roku. 2 lata. Półtorej roku. 23 lata. 13 lat i 1 miesiąc. Na emigracji od prawie 11 lat. Jeżeli chcemy użyć takiego ogólnego określenia dotyczącego kogoś nieznanego, mało, znaczy jakiegoś takiego pewnego typu. Na kartkach wszędzie, z bankiem wszędzie. Z sąsiadem. Z najpopularniejszym nazwiskiem chyba w Polsce w ogóle. Typowe polskie imię i nazwisko. Polskie nazwisko i imię? Typowe? Jakby takie, nie wiem, statystycznie najbardziej popularne nazwisko. Takie polskie nazwisko. Nazywam się Jan Kowalski. Jan Kowalski. Janina Kowalska. Nazywam się Jan Kowalski. Jan Kowalski. Nazywam się Jan Kowalski. Nazywam się Jan Kowalski. Nazywam się Jan Kowalski. Nazywam się Jan Kowalski. Jan Kowalski. Nazywam się Jan Kowalski. Jan Kowalski. Jan Kowalski. Jan Kowalski. Na emigracji. Kowalski Wojciech nazywam się. Do Lwowa jadę. Jadę studiować na Lwowskiej Akademii Komercyjnej. To wszystko będzie niespodzianką. To jest fajne, bo nic, żadnych szczegółów większych nie wiem, poza mniej więcej gdzie mam akademik i gdzie studiuję. Jesteśmy w moim pokoju w akademiku. Na razie wrażenia są bardzo pozytywne. Ludzie są wszyscy otwarci, mili. I ta nazwa filmu Kowalski na emigracji. Mienia zawód Kowalski. No, типа, приїхала на Україну, і тут ми дуже прекрасно любимо таку людину і поважаємо. Ось за що йдемо. Я очень рад, що ви любите. Ну. Всего хорошего. Спасибо. Nazywam się Piotr Dziubina. Na emigracji jestem od września 2009 roku. Urodziłem się w Gorlicach. Zajmuję się rekrutacją pracowników, których później wysyłam do Polski. Teraz jesteśmy we Lwowie na ulicy Ruskiej. Po co tu przyszliśmy? Spotkać się z polskimi przedsiębiorcami, napić się piwa. To już staropolskiego zwyczaju. Moje nazwisko Aleksy, imię Andrzej. Opiekuję się firmami polskimi we Lwowie na zachodniej Ukrainie. I co jakiś czas, raz na miesiąc, raz na półtora, robimy spotkania takie wspólne. Siedzimy, poznajemy się bliżej, omawiamy problemy, jeden drugiemu pomaga. Takie spotkania wiążą i jednoczą. My mamy swoje miejsce i tworzymy taką jedną większą rodzinę. I zawsze uczymy Polaków, którzy chcą tutaj nawiązać biznes. Każdy może przyjechać do nas i zasięgnąć informacji lub porozmawiać z nami. Nazywam się Podlaska Justyna i ponad rok takiego ciągłego pobytu na Ukrainie. Od miesiąca prowadzę hostel. Znajduję się na samym rynku. Jest to chyba najbardziej ciche i spokojne miejsce chyba w całym Lwowie. Hostel to było marzenie, które już gdzieś bardzo dawno się pojawiło. Marzenie o takim otwartym domu, gdzie przebiło się mnóstwo ludzi. I to są schody, które prowadzą do naszego hostelu. Te schody są bardzo symboliczne, niestety cały czas niszczone. Być może uda się zdobyć pieniądze na projekt, który chciałbym, żeby nosił nazwę Historia pewnej kamienicy. Na pewno moim marzeniem jest zrobienie z tego miejsca ciepłego, kultowego, zacisznego. Chciałbym, żeby trafiali tutaj ciekawi ludzie, którzy mają coś do opowiedzenia, którzy przyjadą ze swoją ciekawą historią podróżnika, wędrownika. Starowierów, nazwisko po mężu, na imię mam Emirosława. Jestem już ponad 30 lat. W tej chwili znajdujemy się, to jest Wojewódzki Instytut Podyplomowej Pedagogicznej Oświaty. Jestem zatrudniona jako metodyk języka polskiego. Miasto Żytomierz było kiedyś druga stolica Polski na Ukrainie. Oficjalne to jest 50 tysięcy Polaków, którzy mieszkają na Żytomierzczyźnie. Emigranci to siostry zakonne, które pracują. No i również panią Mirosławę Starowierok. Podjęłam się działalności polonijnej. To mi sprawiało ogromną przyjemność. Mówię szczerze. I chęć dania od siebie czegoś, czego tutaj nie ma. No więc ja myślę, że chyba zrobiłam to. Dzięki temu, że przyjechała, to bardzo dużo zrobiła dla szkolnictwa polskiego.
Polacy nie mają tej świadomości, czym jest Ukraina. Trochę dziwny, jakiś kraj egzotyczny, to muszę powiedzieć. I dziwiłam się wszystkiemu, dziwiłam się wielu rzeczy. Jeśli chodzi o Ukrainę, Polacy pojmowani są tak jak u nas Niemcy, czyli Zachód. Ludzie czasami myślą, że człowiek, który przyjeżdża z Europy Zachodniej, bo dla nich już na Polska to jest Zachód, prawda? Inny standard życia, inny sposób myślenia i jak gdyby dostaje, wydaje mi się, że w notowaniach jesteśmy wyżej. Mieszkając tutaj przez pół roku zauważyłem, że no, brakuje tutaj wielu rzeczy, wielu instytucji, które są już w Polsce. Zdecydowanie te hostele, które mają się dobrze, prowadzą najczęściej ludzie z zagranicy. Uważam, że Polska powinna się integrować z Ukrainą i jak tylko zobaczyłem, że jest możliwość wyjazdu, długo się nie zastanawiałem. Ja tu nie jestem tylko duchem, nie tylko dlatego, że tu jest moja rodzina, ale też dlatego, że tu jest biznes. Ja myślę, że my, Polacy, mamy tu bardzo dużo do zrobienia. Wydaje mi się, że pojęcie emigracji trzeba chyba chcieć być emigrantem, żeby się tak czuć. Dla mnie pojęcie emigracji kojarzy się z ludźmi, którzy wyjechali na całe życie za granicę. Kiedy ktoś wyjeżdża tak jak ja, nie do końca kojarzy mi się to z emigracją. Należę do grupy ludzi określanych emigracja serca. I dlatego ja wyjechałam na wschód. Muszę powiedzieć, że zawsze byłem emigrantem. Po części jakby czuję się 100% Polakiem, ale też nie jestem Polakiem, dlatego że jestem 100% Rusinem, więc po części jakby w Polsce też czułem się jako emigrant i na Ukrainie czuję się jako emigrant, czyli wydaje mi się, że czułbym się wszędzie jako emigrant, dlatego że Łemkowie nigdy nie mieli swojego państwa. Emigracja to jest coś, kiedy już się czujemy bardzo, bardzo na miejscu i do kraju tak tęsknimy, a nie możemy przyjechać. Jest jakby taka łatwość komunikacji i taka łatwość przemieszczania się, nie ma problemu absolutnie z transportem. My tutaj uczymy się, pracujemy, żyjemy, mamy przyjaciół, ale chyba nikt z nas nie uważa się za imigranta. Nie wyobrażam sobie Polaka w tej chwili, który nie korzysta z możliwości wyjazdu za granicę, więc takich wyjazdów nie nazwałbym emigracją. To jest po prostu korzystanie z możliwości, jakie mamy w tej chwili. Jan Kowalski lubi chodzić na targi warzywne. Lubię podróżować. Moją pasją jest motor? Internet. To nie jest pasja, to jest uzależnienie. Moi sąsiedzi to przeważnie ludzie starsi, są Ukraińcami. I Łotyszy, i Rosjan, i Azerbejdżanów. Sąsiadów anonimowych. Myślisz, że jeden z sąsiadów jest pochodzenia Polakiem, bo nazywa się Dąbrowski? Ja jestem człowiekiem, sąsiadem, który z każdym rozmawiam i z każdym się interesuje o ich życiu, o ich państwie, narodzie. Nazywam się Elżbieta Wieruszewska-Kalistru. Na emigracji w Rumunii prawie 11 lat. Do Rumunii przyjechałam jako nauczyciel języka polskiego delegowany z Polski. Skończyłam filologię rosyjską i trudno mi było znaleźć dla siebie miejsce. W Suczawie, w domu polskim, w siedzibie Związku Polaków w Rumunii, czyli w miejscu, w którym pracuję. Generalnie uczestniczę w życiu działalności i organizacji polonijnej na co dzień. Myślę, że mniej jest pewnie przypadków takich, że ludzie wyjeżdżają po to, żeby pracować w organizacjach polonijnych. Małgorzata Tomaszkiewicz. Jesteśmy w tym momencie w Kluczu, gdzie znajduje się Wydział Ekonomiczny. Na tym też wydziale znajduje się Centrum Kultury Polskiej. Mam przyjemność prowadzić to centrum, w którym się w tym momencie znajdujemy. Czyli wiąże się to z szeroko zakrojoną działalnością kulturalną. Jestem lektorką języka kultury i cywilizacji polskiej. Czyli po prostu uczę polskiego. Próbuję przekazać kulturę i historię Polski tutaj Rumunom oraz Węgrom, którzy studiują na tutejszym Uniwersytecie Babesz Bolyai.
Brzoskwinia? Punktem zapalnym do wyjazdu były moje studia doktoranckie. W ramach tych studiów zajmuję się mniejszością niemiecką w Rumunii. Mam na imię Robert, moje nazwisko Milczarek. 23 lata na emigracji i nie na emigracji. To jest skład polskich maszyn rolniczych. Największy w Rumunii, jak chodzi o ilość maszyn sprzedawanych i powierzchnię wystawową. Zakład produkcyjny maszyn rolniczych, Złotki, Sadowne, Mazowsze. Kupuję maszyny w Polsce, sprzedaję w Rumunii handlem. Zapraszamy Polaków, którzy do Rumunii mają trochę takie nastawienie negatywne. I zapraszamy tutaj do firmy, wtedy widzą, zmieniają zupełnie o 180 stopni. Kolaborare, czyli współpraca jest forte bruna, to znaczy bardzo dobra. Jest w Rumunii miejsce dla ludzi, którzy chcą zrobić biznes, jest to dobre miejsce. Nazywam się Jerzy Brzuska, chociaż wszyscy tutaj mnie znają jako Jurek, ojciec Jurek. Znajdujemy się w Rumunii, w Siedmiogrodzie, w Klużu. Jesteśmy w ośrodku ojców jezuitów. Przyjechałem tutaj do Rumunii w 1995 roku. Dlaczego tu jestem? Bo tu była potrzeba. Tutaj przełożeni dali mi tą misję. Jestem kierownikiem domu rekolekcyjnego przez ostatnie 9 lat. Cechą naszego zakonu jest to, że my wiemy, że wstępujemy do Towarzystwa Jezusowego, Towarzystwa Uniwersalnego i może być wysłany do jakiegokolwiek kraju, w jakiejkolwiek potrzebie. Przyjechałam tu jako panna Lorenz, teraz jestem panią Olsen. Mieliśmy wyjechać tylko wyłącznie na rok. 15 lutego minęło 13 lat. Jest to budynek, w którym ja jestem od 2003 roku. Mam swoją własną firmę konsultingową, wprowadzającą firmy w taki teren nieznany dla firm polskich. Tak, codziennie w biurze jestem. Moja asystentka dzisiaj cały tydzień ma urlop, także jestem sama. Ja osobiście pracowałam się, uważam, że bardzo dobrze się tutaj czuję. I chyba wielu Polaków, którzy tutaj są, raczej podzielają tą opinię. Nazywam się Tomasz Kluns, na emigracji, tak właściwie, to chyba z 10 lat. Jesteśmy w Bukareszcie, w ogrodach miejskich w Ciszmidziu. Zajmuję się dziennikarstwem, jestem korespondentem Polskiego Radia. Tak formalnie, a oprócz tego to żyję z tłumaczenia. To nie jest ładne miasto, to nie jest dobre miasto do życia. Takie nieprzyjemne, bardzo zatłoczone. Każdy, kto tutaj przyjeżdża, musi znaleźć sobie takie własne punkty, do których ucieka. Jesteśmy w pasażu Villa Cross, to jedno z wyjątkowych miejsc w Bukareszcie, nie tylko dla mnie wyjątkowych. To jest wyspa szczerej, bezpretensjonalnej rozrywki w centrum handlowym, w centrum finansowym Bukaresztu. Czasem możemy tutaj wypić kawę w bardzo fajnym towarzystwie. Tak, to jest zdecydowanie moje miejsce, bardzo, bardzo lubię tutaj przychodzić. Znalezienie swojego miejsca w Bukareszcie to jest kwestia właściwie przeżycia.